Przygody Koziołka Matołka. Kornel Makuszyński i Marian Walentynowicz. Słuchowisko zrealizowane na podstawie książki wydanej przez oficynę wydawniczą G&P w Poznaniu. Czytają Mariusz Siudziński oraz Magdalena Zając, Jacek Łuczak. Już myślałem, że koziołek wreszcie się włóczęgą znuży i osiadłszy w koziej wólce, zechce spocząć po podróży. Ale gdzież tam, z koziej wólki ku największej mej boleści doszły do mnie o koziołku bardzo złe i smutne wieści. Przeto zapłakałem rzewnie, co raz na rok mi się zdarza, a że mi atrament wysechł, lałem łzy do kałamarza. Ach, skaranie z tym koziołkiem, wciąż z nim awantura nowa, a ja muszę to spisywać, chociaż mi już pęka głowa. W koziej wólce przez rok siedział, pilnie chodząc tam do szkoły. Pisał i książeczki czytał. Bardzo grzeczny, choć wesoły. Geografię znał wybornie, tak jak żadne kozie dziecię. Co nikogo nie dziwiło, bo wędrował wciąż po świecie. By nauczyć się dodawać, kapuściane liczył głowy. Lecz zjadł zawsze pół rachunku, zanim dobrnął do połowy. Inny przeto znalazł sposób. Raz u budy przegryzł sznurek i z koziołkiem ciągle chodził śmieszny kundel, czarny burek. Był to bardzo pies rozumny, co wiek skończył niemowlęcy, a pcheł miał już 140, może nawet trochę więcej. Nasz koziołek wciąż je liczył, lecz miał wiele z tym roboty, bo pchły były zbyt wesołe i wciąż mu stroiły psoty. Raz koziołek siedział w słońcu, bo się czuł cokolwiek słaby, gdy nadleciał Wojciech Kulas, stary bocian, kat na żaby. Na swych długich stanął nogach, cienkich, długich, jak patyki. I powiada. Hej, Mat-tołku, list do ciebie mam z Afryki. Gdy krokodyl spał nad rzeką, małpa nad nim się pochyla i list jak w pocztową skrzynkę wsadza w paszczę krokodyla. Stamtąd zręcznie go wyjąłem i przynoszę, capie miły. Ty mi za to powiedz prędko, czy tu żaby obrodziły? Nadzwyczajnie! Kozioł krzyknął. Piękne dzięki, mój Wojciechu! Potem, wielce poruszony, odczytywał list w pośpiechu. Dobry panie, cny matołku! Listu pierwsze brzmią stronice. Sława wielkich twoich czynów wszystkim znana jest w Afryce. Jest tu zwierząt wielkie mnóstwo, także wszystkie zliczyć trudno, lecz nam tutaj niewesoło, bo gorąco jest i nudno. Więc przybywaj do nas prędko, sławny koźle z ponad Wisły, by nam życie uprzyjemnić, bo wyborne masz pomysły. Kto ten piękny list podpisał? Nazwisk pod nim chyba kopa. Więc koziołek odczytywał. Lew, słoń, zebra, antylopa, nosorożec, hipopotam, mis, żyrafa, dwa szakale. A struś tylko znaczek zrobił, bo nie umie pisać wcale. Magot, pawian, szympans, goryl. Słynne z wdzięku i urody położyły swe podpisy jako wielkie małpie rody. Pozdrowienia przesyłają w pięknym i uroczym stylu. Ibis, flaming i pelikan, wreszcie sam krokodyl z Nilu. Trzeba jechać, myśli kozioł.
trzeba jechać tam w te pędy. Wprzód się tylko zastanowię, za co jechać i którędy. Myślał pilnie 5 miesięcy. Z bocianami miał naradę. Aż podskoczył i zakrzyknął. Jutro do Afryki jadę! Z końcem września wlazł do worka. Worek zaś miał długie sznury. Do bocianów je uwiązał i pofrunął z nimi w chmury. Bocianiska tak go wiozły, jak skrzydlate rącze konie. A koziołek płynął w górze, siedząc w worku jak w balonie. Gdy lecieli blisko słońca, nasz koziołek dla ochłody zjadł 2 zimne białe chmurki, jakby śmietankowe lody. Wtem zakrzyknął Wojciech Kulas. Hej, koziołku, hej, nieboże, widzisz wodę tę pod nami? To już jest śródziemne morze. A nazajutrz, równo z świtem, cały zaprząg w dół opada. A bociany krzyk podniosły. Niech kochany pan wysiada. My się teraz bociany ponad rzekę precz oddalmy, a mamantołek niech wędruje tam, gdzie rosną te 2 palmy. Kozioł idzie poprzez piaski. Czasem w jakiś wpadnie dołek. Wtem na drzewach wrzask się rozległ. To mamantołek! To mamantołek! Na to hasło ruch się czyni, a z drzew, z wody, z piasków, krzaków pędem goni z przywitaniem 1206 zwierzaków. Każdy woła, każdy wita, cudną się zachwyca brodą. Potem z wielką go paradą do gęstego lasu wiodą. Słoń głosił przemówienie. Witaj nam, szlachetny panie. Zostań z nami i rozkazuj, a co każesz, to się stanie. Święta zgoda wśród nas będzie, żeś tu przybył w nasze strony. Gdyby bowiem zjadł kto kogo, ten zostanie też zjedzony. Bardzo słusznie, rzekł koziołek. I by spocząć sobie w chłodzie, uśmiechnięty i szczęśliwy, na leżącej usiadł kłodzie. Nagle wrzasnął, bowiem poczuł, że ta kłoda z nim ucieka. Ach, słoń rzecze. To krokodyl, trochę ślepy i kaleka. Koziołeczek siadł gdzie indziej, tam gdzie 2 siedziały strusie. I znów wrzasnął, a słoń rzecze. Teraz siadłeś na kaktusie. Więc koziołek, by siąść wreszcie, w inną stronę teraz zmierza. Znowu wrzasnął, a słoń mówi: źle jest siąść na jeżozmierza. Na czymś twardym oparł głowę, bo nie dali mu poduszki. W nocy też to coś uciekło, mając 4 żółwie nóżki. A nazajutrz nasz koziołek, zakreśliwszy wielkie koło, stanął w środku i zakrzyknął. Od dziś będzie tu wesoło. Więc rozkazał, by papugi własną miały swą kolonię i na wielkim starym drzewie założyły filharmonię. Wnet ich mnóstwo przyleciało. Kozioł dał batutom hasło i w tej chwili strasznym głosem 1000 papug razem wrzasło. Ach, cudowny to był koncert. Lew zaryczał przerażony, a co żyło, uciekało z piskiem, krzykiem na wsze strony. Małpiszony, rzekł koziołek. Ze śpiewaniem źle się dzieje, bo publiczność nam uciekła, a żyrafa wnet zemdleje. Wy uczyńcie co innego. Słońce dziś nie bardzo piecze, przeto sobie nożnej piłki rozegramy ze 2 mecze. Bilet 2 kosztował figi, miejsce w loży ananasa.
więc czym prędzej każdy bierze tam, gdzie wejście jest i kasa. Kozioł stoi już przed bramką, szympans zaś przy drugiej staje. A że trudno tam o piłkę, przeto wzięli strusie jaje. Głową, nogą, małpy krzyczą: walczmy dzielnie, małpie dzieci! I już piłka, własność strusia, prosto na Matołka leci. Brawo, małpy! Kozioł woła: lecz ja tę piłeczkę schwycę! Nagle poczuł na swej głowie wielką, żółtą jajecznicę. Śmiech straszliwy się rozlega, a pelikan z wielkim workiem woła: weź mi trochę trawy, będzie omlet ze szczypiorkiem. Słoń poczciwy się zlitował, co na pierwszej siedział ławce. Podniósł trąbą koziołeczka i wykąpał go w sadzawce. Merci. Pięknie rzekł Matołek, nie straciwszy wcale ducha. Nie wiedziałem, że w tym kraju piłka jest tak bardzo krucha. Teraz teatr wam zbuduję. Tak zwierzakom wszystkim głosi. Jutro tam przedstawiać będą dzieje Jasia i Małgosi. O, koziołku! Wszyscy krzyczą. Wszystko zrobić sam potrafisz. Bo on sam zbudował teatr i sam namalował afisz. Rolę Jasia słoń odgrywał. Gruby, jakby gdańska szafa. A Małgosię, małe dziewczę, udawała Miss Żyrafa. Gdy Jaś mały wszedł na scenę, teatr runął oczywiście. A Małgosia, straszny dryblas, z drzew spokojnie zrywa liście. Lecz koziołek nie ustąpi, mądry mając łeb na karku. I po kilku dniach ogłasza wielką radość w Luna Parku. Najpierw zrobił karuzelę. Dwa ją obracały słonie, a pasiaste, tłuste zebry cwałowały jako konie. Ziemię wsadził słup wysoki, a na samym jego szczycie piękne pozawieszał rzeczy przeznaczone na zdobycie. Kto się tam najprędzej wdrapie, ten zdobędzie 3 serdelki, kokos lub do zębów szczotkę, grzebień, mydło albo szelki. Lew chciał zdobyć piękny grzebień, a krokodyl w tłum się wciska, bo szczoteczkę pragnie zdobyć i wyczyścić swe zębiska. Słup był bardzo namydlony, więc nie dotarł nikt do szczytu. A wtem małpy zakrzyknęły: małpa, skałpas, fitu, pitu. Kto zrozumie małpią mowę lub zna słów choć kilkanaście, pojmie, że ten okrzyk znaczył: siostry małpy, na słup właśnie. 100 od razu ich się wspina, same ogoniaste franty. Już na szczycie są i szybko wszystkie zabierają fanty. Jedna zaraz zjadła mydło, inna zaś, uszczęśliwiona, przywiązała sobie szczotkę bardzo zgrabnie do ogona. Krzyk podniosły czworonogi: ach, te małpie oberwańce! A koziołek głośno woła, że się wnet odbędą tańce. Więc lew prosi antylopę, hipopotam krokodyla, a żyrafę wielbłąd błaga, by stanęła do kadryla. Najdziwniejsze stają pary. Szakal prosi pelikana. Do magota zaś rzekł osioł: czy pan ta ańczy, proszę pa na. Wszyscy tańczą, wszyscy skaczą, a wtem wrzawa się podniosła, bo lew zdusił antylopę. Magot ogon ugryzł osła. Kozioł łzy rzęsiste leje, tak, że mu zamokła broda, i tak woła: o, zwierzęta, taka między wami zgoda. Korzystając z zamieszania, zły krokodyl, łamiąc śluby, na Matołka bierze z krzykiem: ciebie ja zjem, capie luby.
Lecz z koziołkiem nie tak łatwo. Skoczył szybko na grzbiet strusia i by zagrzać go do biegu, woła z Polska. Husia, siusia! Struś wciąż goni przez Saharę. Nagle stanął wśród pustyni. Zmykam! Krzyknął. Bo w tę stronę pędzą na nas beduini! Kozioł został sam na piasku, wielkim przepełniony żalem. Wnet go jeźdźcy otoczyli i wołają głośno: Salem! Koziołeczek wiedział o tym, że to słowo powitania. Przeto Salem! Odpowiedział i wytwornie im się kłania. Opowiada im dokładnie, co aż tutaj go przygnało i jak z trudem uniósł całe swe nadobne kozie ciało. Oni rzekli: Nigdy nie ma zgody między zwierzętami. Więc szlachetna polska kozo, siądź na konia i jedź z nami. Jadą, pędzą, gonią, lecą jak na skrzydłach huraganu i wołają: Wszyscy zdrowi! Jedzie kozioł z Lechistanu! Przybierzeli do obozu i tam z wielkim mówią krzykiem: Masz cudownie piękną brodę, naszym będziesz więc szajnikiem. Rachat łukum! Rzekł Matołek w ich arabskiej słodkiej mowie. Teraz idźcie, bo spraw wiele na królewskiej mamy głowie. Wnet się przebrał za Araba i tak swe sprawuje rządy, że kłaniają mu się ludzie, konie, osły i wielbłądy. Raz przybyli biali kupcy, więc im kazał placki upiec. Za to mu darował radio jeden z Europy kupiec. Wielce mądry nasz Matołek wszystkich zebrał w cieniu drzewa i zakrzyknął: Arabowie, posłuchajcie, jak to śpiewa! Kiedy nagle czarna trąba wrzasła strasznie i rozgłośnie: Chwała drogo! Zawołali i uciekli, gdzie pieprz rośnie. On wciąż kręci i wciąż szuka, bo go cieszy ta zabawa. Nagle krzyknął, bo głos gada: Halo, halo, tu Warszawa. Zginął sławny pan Koziołek, więc nas żałość ściska w dołku. O, gdzie jesteś? Co porabiasz, ukochany nasz Matołku? Słucha, słucha koziołeczek, z oczów wielkie leje ślozy i powiada: Wróć do swoich, o niewdzięczny synu kozy. Hej, rumaka mi dawajcie, bowiem w sercu mam tęsknotę. Lecz że konie też uciekły, więc się wybrał na piechotę. Zrzucił burnus, brnie przez piaski, byle nie zmarnować czasu. I po 7 dniach podróży do strasznego przybył lasu. Rzekł, gdy o tym się dowiedział, jeden straszny król murzyński: Idzie ten, o którym książki pisze Kornel Makuszyński. Złapcie kozła, wojownicy! Rozkazuje im niegodnie. Upieczemy go i zjemy, a ja wezmę jego spodnie. Nadaremnie kozioł beczy, nadaremnie nogą fika, bo pojmali go przemocą i powlekli przed kacyka. Ho, ho! Czarny król zakrzyknął i już pieczeń wietrzy nosem. Jak mam ciebie zjeść, Matołku? Z pieprzem, szanem czy też z sosem? Miły panie, rzekł Matołek, zjesz mnie, weźmiesz moje szmatki, ale tylko wtedy, królu, gdy rozwiążesz 3 zagadki. Na cylinder swój przysięgnij i na swoją lewą nogę, że gdy jednej nie odgadniesz, ja odejdę w swoją drogę. Ja przysięgam, król zawołał, na zjedzonych przodków kości. Ty zaś powiedz swe zagadki, bo umieram z ciekawości. Mówi kozioł. Zgadnij, królu,
Jak się zowie takie zwierzę, które można poznać po tym, że ma nogi dwie i pierze? Król rozmyślał przez dni 8. Potem prędko tak odpowie. To łatwiutka jest zagadka. Takie zwierzę ptak się zowie. Zgadłeś, królu. Teraz powiedz albo napisz na papierze, jak się zowie to stworzenie, co nóg cztery ma i pierze. Król rozmyślał przez dni 10, w gęste się schowawszy krzaki. Ja już wiem, zakrzyknął wreszcie. To, Matołku, dwa są ptaki. Świetnie, rzekł koziołek na to. Już ostatni raz się zmierzę. Jak się zowie to stworzenie, co ma ręce dwie i pierze? Król rozmyślał przez 2 lata, a z nim razem ministrowie, aż odciski się zrobiły na królewskiej mądrej głowie. Nie wiem, nie wiem! Król zawołał. Może struś to, może kaczka? Kto ma ręce dwie i pierze? A koziołek krzyknął. Praczka! O, rozpaczy! Król zapłakał. To nie przyszło mi do głowy. I by głowę swą ukarać, tłukł nią w twardy pień palmowy. Wielka szkoda, rzekł Matołek, żeś nie wybrnął z tych zagadek. Byłbyś miał czerwone spodnie i koziołka na obiadek. Idzie dalej koziołeczek, aż wtem krzyknął. Biada, biada! Gdyż wpadł do jakiegoś dołu, a sieć z góry na dół spada. Biegną szybko jacyś ludzie i wsadzają go do klatki. Dziwne zwierzę! Zakrzyknęli. Afrykański okaz rzadki! W klatce płynął poprzez morze i rozmyślał wciąż ze zgrozą, że potworem go mianują, chociaż jest zwyczajną kozą. Po tygodniach 2 żeglugi, kiedy był już bliski zgonu, nieszczęsnego koziołeczka w klatce wnoszą do wagonu. Jedzie, jedzie, myśląc o tym, jak wygląda świeża trawa. Nagle spojrzał i zakrzyknął. Moja mamo, to Warszawa! Ci, co w puszczy go schwytali, mówią do jednego pana. Kup go pan do zoologu, bo to małpa niewidziana. Pan dyrektor zoologu z wielkim spojrzał nań pośpiechem. Potem krzyknął. To Matołek! I wybuchnął głośnym śmiechem. Wnet się całe zbiegło miasto. Każdy biegnie, każdy leci. A ze wszystkich stron przybiegły małe, ucieszone dzieci. A Matołek stał z powagą, z wielkim wdziękiem w każdym ruchu i powiada. Jeść mi dajcie, bo mi żaby skaczą w brzuchu. Zjadł 6 ciastek z żółtym kremem, 4 jabłka, 7 gruszek, 76 orzechów i pogłaskał sobie brzuszek. Potem głośno opowiada, gdzie był, jakie przeżył dzieje, jak wędrował przez Saharę i przez afrykańskie knieje. Wreszcie w te zakończył słowa. Mogłem zostać tam zjedzony, co by słuszną było karą, żem opuścił swoje strony. Ściska dzieci po kolei i z radości wielkiej szlocha. Zostań z nami, mówią dzieci. Bo któż ciebie więcej kocha? Pozostanę, rzekł Matołek. Nie pojadę do Afryki. Beknął, skoczył. Potem poszedł pisać swoje pamiętniki.